Tu jest prawdziwy Śląsk. Tak o zabytkowej dzielnicy Katowic mówią mieszkańcy Śląska. Magiczny Nikisz, tak nazywają go jego mieszkańcy. Nikiszowiec, bo o nim mowa, to nie tylko skupisko familoków. To miejsce, w którym naprawdę czuje się ducha Śląska. Raz do roku można nie tylko go poczuć, ale i zobaczyć. Wszystko za sprawą odpustu w parafii świętej Anny. Odpustu, który w tym miejscu nabiera wyjątkowego znaczenia. Odpust w Nikiszowcu jest jednym z nielicznych tak uroczyście obchodzonych świąt w regionie. Nic więc dziwnego, że do zabytkowej dzielnicy Katowic jak co roku ściągnęły tłumy. To właśnie w tym miejscu można usłyszeć śląską gotkę, posmakować śląskiego jadła czy zobaczyć odświętny strój śląski. Składa się na pewno z kapelusza, z bruśloka, z lnianej koszuli. W tej chwili ja mam na sobie takie żółte galoty, czyli jelenioki, no i wysokie buty. Można tutaj zamiennie też w nowszych czasach były używane już granatowe albo czarne spodnie do zwykłych półbutów. Panie, tak jak i panowie, przyodziewały w tym dniu wyjątkowe szaty. Bo na co dzień to panie chodziły w takich, no wiadomo, zwykłych, niebrudzących się w keckach, fortuchach i na to miały jakle. I tak chodziły, a chusty miały też takie w zima, to były takie tkane albo z wełny, a latem no też niby z sukna tkane. Do tego galowego, a tak w zasadzie do samej jakle i kecki nie trzeba było chusty. Chusta to no była no tak paradno i w zima, żeby było ciepło. Uroczyście i wyjątkowo tak było zawsze. Odpust był bowiem i nadal jest nie tylko świętem kościelnym. Dla większości mieszkańców był wielkim dniem, dniem na miarę Wielkanocy czy Bożego Narodzenia. Równie wielkie były poprzedzające go przygotowania. W śniących oknach Nikiszowca można było się przejrzeć. Nikisz słynie z tego, że ma zawsze wypucowane okna. I tak było od zawsze. Jak pamiętam od najwcześniejszych lat, nie było paneli, nie było kafelek, były dyliny. I trzeba je było szorować i to się szorowało mydlinami, szczotkami ryżowymi, szorowali sień, mieszkanie, potem robili kołoc i z kołoca się nie piekło w domu, i no na takich wielkich blachach jak w piekarni, z tym się latało do piekarni, to szły całe korowody, bo każdy prawie piekł i chodziło się do piekarni, żeby to upiekli, bo na odpust kołoc musiał być obowiązkowo i to wtedy na Nikiszu pachniało już od środy. Zapach kołocza, ale nie tylko ciasta, uruchomił u Małgorzaty Derdzińskiej, mieszkanki Szopienic, niezwykłe wspomnienia. Na piechotę tutaj z rodzicami, jako taka mała dziewczynka. I zawsze ten kościół robił wrażenie ogromne, organy, jakie w nim były, to nabożeństwo, te trąby jak grały. To myśmy się po prostu na odpust cieszyli. I jeszcze się ten odpust kojarzył mi nie tylko z piernikami. Ja powiem, na cośmy się tu jeszcze cieszyli. Na pierwsze kiszone ogórki. Mnie się odpust w Janowie, bośmy chodzili i tu, i tam, bo się tak chodziło na odpusty. Ale w Janowie święta Anna to zawsze z kiszonym ogórkiem, takim świeżym. Profesor Dorota Simonides z wielkim sentymentem wspomina domowe przygotowania do odpustu. Czyszczenie złotych guzików w mundurze jej ojca, ówczesnego kapelmistrza kopalnianej orkiestry, było czymś wyjątkowym. Był dawniej taki sidol do czyszczenia guzików złotych. Te guziki, na to należało do mojego obowiązku czyścić, aż błyszczało. Także mama czyściła mundur z kawą zbożową. Nie nosiło się do czyszczenia chemicznego. W ogóleśmy tego nie znali. Szczotką, kawą zbożową czarną. Moi bracia buty musieli czyścić. Musiały błyszczeć. Potem mieszkanie musiało być super wysprzątane. Kołacz napieczony. Upieczony moje rodzeństwo do spowiedzi, bo to odpust to wielkie święto również duchowe. Były też karasole, na których można było dowoli pojeździć. Z opowiadań rodziców, to kiedyś nawet cyrk był. Przyjeżdżał cyrk, bo to był największy rumel na junowskim odpuście. Odpust dla profesor Simonides miał wyjątkowo słodki smak, smak pierników i waty cukrowej. Wszędzie ta wata słodka, którą ubóstwiałam, ciągnęła się, była różowa, w zależności czy dali trochę ćwikły, czy no więc pierniki. Bez pierników nie było odpustu. To nic, że mama napiekła kołacza. Jak się z odpustu wracało, wszyscy musieli kupić pierniki. Parafia świętej Anny, tak jak i Nikiszowiec, jest wyjątkowa. 1 sierpnia 1912 roku kardynał Jerzy Kop ustanowił właśnie tu parafię.
W tym czasie już 2 lata tu duszpasterował ksiądz Paweł Dudek i również w tym samym roku został on proboszczem tej parafii. No i rozpoczęło się już na dobre duszpasterzowanie, rozpoczęli również budowę kościoła. Kościół był z przerwami budowany 17 lat, dlatego że i pierwsza wojna światowa była, plebiscyty, powstania śląskie, to wszystko jakby przerywało tę budowę, ale w 1927 roku właśnie poświęcili ten kościół. Poświęcona 23 października 1927 roku jest centralnym punktem Nikiszowca. Swoją budową nawiązuje do budowli z drugiej połowy XVIII wieku. Zaprojektowany przez Zillmanów na zlecenie Utemana stanowi reminiscencję austriackiego czasu rządów na tych ziemiach. Austriackie kościoły XVIII-wieczne były zawsze tynkowane na biało. I architekci też rozważali, że właściwie jak powstanie ten kościół, będzie go można otynkować, ale doprowadzili go do momentu stanu surowego i okazało się, że on o wiele lepiej pasuje do architektury osiedla wówczas, gdy ma te elewacje ceglane i zdecydowano się zachować cegły i to też jest unikatowe, bo właśnie jest bardzo nowoczesne przez to, że wyeksponowano te cegły na zewnątrz. Kościół jest także nowoczesny, czym jak mówią znawcy nawiązuje do kubizmu. Tak pięknie ukształtowaną wewnętrzną przestrzeń, tak rzeczywiście bardzo skubizowaną, z takim podziałem na wyraziste przestrzenie chóru i transeptu, ramion transeptu, z takim pięknym obejściem jeszcze. No i przy tych wszystkich nawiązaniach do baroku i przy tej nowoczesności jeszcze ma przepiękny kandelabr w środku, pewnie pani go widziała. To jest taki kandelabr w kształcie korony cesarskiej, gigantycznej takiej. Uroku świątyni dodają dzieła Otto Kowalewskiego, artysty należącego do Związku Artystów Niemieckich, mieszkającego w tym czasie na Śląsku. No na przykład w panewnikach też są jego dzieła. W ogóle na Śląsku w wielu miejscach, też w piekarach śląskich malował polichromię Otto Kowalewski. Także ten kościół jest bez wątpienia zabytkiem i ze względu na ten kształt przestrzeni architektonicznej i ze względu na to, co ma w środku. Świąteczne kramy, w których można było kupić pierniki, makaroniki czy cukierki, karasole, kolorowe stoiska z zabawkami, balony na druciku, to dziecięce wspomnienia. Dla górników kopalni Gisze był to dzień odpoczynku, odskoczni i oświetlenia ich codziennej szychty. Zdzisław Majerczyk, malarz z grupy janowskiej, wspomina to, co mówi mu ojciec. To było integracja i takie, tak jak od zarani dzieju ludziom trzeba chleba i igrzysk. To było coś w rodzaju igrzysk. Ten chleb mieli tu zapewnione na kopalni. Nie zawsze, no ale igrzysk też trzeba było. Trzeba było odreagować, odświętować od tej roboty brudnej pod ziemią. Święto jak żadne inne integrowało i integruje mieszkańców Nikiszowca. To także okazja do otwarcia się na społeczność całego miasta, regionu, a nawet świata. Integruje niesłychanie całą społeczność. Ja podpisując tu moje książki, widzę, że ludzie przyjeżdżają z Niemiec na ten odpust. Mnóstwo ludziom podpisywałam książki do Dortmundu, do Düsseldorfu, Krefeldu. No te, co pamiętam, z Cieszyna tu byli ludzie, z Prudnika, bo jeden z nich, jedna połowa małżeństwa pochodzi stąd. Dzieciom chcieli pokazać, jak procesja, bo w strojach śląskich pięknie. Za sprawą takich jak ta uroczystości można w pełni poczuć magię tego miejsca, a co ważniejsze, można usłyszeć o Nikiszowcu. To niezmiernie ważne, bo to wyjątkowe miejsce, unikat na skalę europejską. Warto częściej i głośniej chwalić się tym, co mamy. W końcu to perła górnośląskiej architektury robotniczej.